No i co, będziesz wracał zdrowy do domu? Pokaż. 32,5, tak. Dobrze, mnie to dobrze go wyrzucić. On chyba nie działa, Ksawer. Już słuchajcie, spakowani jesteśmy. Powrót do domu, jeszcze idziemy na basen. No, no nie działa. Nie działa, nie działa. Zakładaj czapy. I spadamy. Słuchajcie, czekamy na nasz autokar. Mam powiem wam szczerze, że napięty grafik. Ja nie wiem, jak ja to zrobię, bo o 23 mamy wylot. Nie wiem, o której będziemy. Drugiej, pewnie o 5 wrócę, a słuchajcie, na 9, czyli jeszcze muszę ogarnąć Severego. Mam pilates, zbiłam się do dziewczyn, słuchajcie, w czwartki, bo jak na przykład mam tak, że we wtorek nie mogę, albo właśnie jestem na wyjazdach, to Karinka, słuchajcie, specjalnie swój siłowy zamienia na pilates i dołączam do Izuni i właśnie Karinki, także mamy, słuchajcie, taki... w ogóle mamy, jeżeli chodzi o pilates i studio u Marty Gorącej, to mamy swoje takie indywidualne grupy. Też wam polecam, jeżeli macie koleżanki, a chcecie na przykład sobie po prostu umówić się na ten sam termin, żeby nikt was nie wybił jakby z godziny, no to możecie sobie po prostu robić indywidualnie. Więc wracam, słuchajcie, ogarniam włosy. Przy okazji właśnie poruszymy temat, bo tak cały czas wam wspominam o pielęgnacji twarzy, a trochę pominam temat włosów, ale tak specjalnie, bo słuchajcie, chciałam wam zrobić taki mini odcinek, mini tutorial, jak w ogóle dbać o włosy na wyjazdach, jak przede wszystkim dbać o skórę głowy. I to jest takie idealne, bym powiedziała, żeby tak poświęcić temu osobny czas, bo dużo się działo, jeżeli chodzi o pielęgnację ciała i twarzy, a tak zawsze gdzieś tam mam wrażenie, że w ogóle na vlogach są pomijane włosy, a przecież wiecie, że mam swoich specjalistów od zadań specjalnych. Także myślę, że to będzie fajna opcja, żeby wam wszystko pokazać. Także słuchajcie, wracamy do Polski. Dużo vlogów, jak się okazuje, z wyjazdu, ale jeszcze wam pokażę ten przepiękny widok. Proszę bardzo. Nasz hotel. Nasza piękna plaża. Musiałam tak sobie na pamiątkę, słuchajcie, strzelić. O, a tutaj słuchajcie, jak spojrzycie, gdzieś tam już jest zajęty nasz pokój. Także działam, dziewczyny. Wracamy do Polski. Coś czuję, że to będzie fajny powrót, ale może będziemy połowę spali. Także słuchajcie, smarowałam się balsamem chłodzącym, taka propos pielęgnacji ciała. Jestem, słuchajcie, gotowa do lotu. Okaże się. Dobra, słuchajcie, prawie że się wyspałam. Natan mało chrapał. Słuchajcie, to w ogóle jest określenie mało, czyli prawie w ogóle, ale jednak. Słuchajcie, wczoraj upiekłam babeczki. Miałam w ogóle zrobić ciasto, wzięłam od teściowej przepis, ale mi się tak nie chciało robić tego ciasta, więc stwierdziłam, że dla dzieciaków na piknik to będzie po prostu idealna opcja babeczek i najlepiej je w ogóle z M&M'sami. Więc słuchajcie, utarłam żółtka z erytrytolem, dodałam aromatu pomarańczowego. Później w drugiej miseczce ubiłam białko z solą. Następnie wrzuciłam ugniecionego banana, płatki owsiane i pół kostki masła. I to wszystko, słuchajcie, po prostu później połączyłam, a następnie wrzuciłam na wierzch, no i oczywiście łyżkę proszku do pieczenia i wrzuciłam M&M's na wierzch. Także za chwilkę robię czekoladowe z białą czekoladą, z kostką białej czekolady, bo słuchajcie, ja w ogóle uważam, że dzieci jedzą oczami, więc jak coś przykuje ich uwagę, to wtedy wybierają właśnie tą opcję. Także mam nadzieję, że im będzie smakować. Poza tym my to, słuchajcie, będziemy sprzedawać i będziemy zbierać kasę dla przedszkola, więc mam nadzieję, że moje babeczki, że tak powiem, będą miały wzięcie. Także słuchajcie, zabieram się za drugą opcję. Tutaj będzie pewnie baza podobna, tylko z kakaem i bez, myślę, że banana i płatków owsianych, to po prostu będą takie babeczki czekoladowe, które będą miały kostkę białej czekolady później. Działa. Słuchajcie, mało czasu. Ja zawsze jestem nie do czasie. A później, słuchajcie, muszę nagrać wam chyba denko i jadę na 11 do Masterpiece, żeby właśnie wyrobić się na ten piknik. Więc na ten babeczki zawiezie i działam. Śmieję się z moich babeczek. Proszę bardzo, cała, słuchajcie, blacha upieczona. Można iść na... Na handel. Na handel, no właśnie, można iść na handel bez wstydu. A w ogóle zobaczcie, wczoraj kupiliśmy gazetkę, proszę bardzo. Zdobycze z gazetek. Coś tam jeszcze było? Jakieś karty, co? Tak. Jezus Maria, po prostu z tym nożem to... Ale no. Bo z nim spał. Jezus. Mógłbyś tego nie mówić. A, jeszcze spał w ogóle z tym na głowie, z nadtowizorem. I co? Widzisz na zielono wszystko? Tak. A pokaż, włącz lampkę. Włączyłeś?
Jeszcze nie włączyłeś? Gdzie? A to co, odpadło ci? To się zakłada? Zakłada. A, Boże, myślałam, że zepsułeś. Proszę bardzo. Ciuchy naszykowane. Star Warsy dzisiaj. Leci. Budzimy się. Dobra, troszkę wam dzisiaj poopowiadam o włosach, bo ten temat trochę pominęłam właśnie na wakacjach. Natomiast muszę wam powiedzieć, że to trochę nie z przypadku, ponieważ często chcę takie bardzo ważne tematy omawiać wam osobno. Jeżeli chodzi o skórę głowy, to jest temat dla mnie niezwykle ważny, bo w ostatnim czasie, jak wiecie, wspominałam wam, teraz już pojawiło się dużo baby hairów po tej kuracji, natomiast ja miałam taki problem, że troszeczkę włosów mi wypadło, miałam taki może stresujący też czas. Zmieniałam dużo w swoim życiu, więc zawsze, słuchajcie, włosy lecą pierwsze. Ostatnio się śmiałam właśnie z Karinką, że no niestety, ale we włosy uderza najszybciej stres i to też mi często potwierdzacie, albo na przykład do mnie piszecie, że ktoś z waszej rodziny jest po chemioterapii, że właśnie włosy wypadają garściami, no i po prostu szukacie jakiegoś ratunku, ale takiego naprawdę sprawdzonego sposobu i ja wam od lat polecam kamienomotą, bo to nie jest, słuchajcie, pierwszy styk z tą pielęgnacją. Ja jak mam takie właśnie kuracje kilkumiesięczne, to nawet, słuchajcie, na wyjazdach, żeby kontynuować, biorę w takich małych słoiczkach właśnie odżywkę do skóry głowy i po prostu ją wcieram na dosłownie 2-3 minutki. Po długości rozprowadzam albo ten produkt teraz na 2 tygodnie, albo na przykład Oribe, bo ja korzystam z dwóch marek, jeżeli chodzi o pielęgnację włosów. Kamienomoto, skóra głowy i włosy po długości, oczywiście Oribe. I ja stosuję Oribe już od wielu miesięcy, bo jak wróciłam z Turcji, to miałam po prostu, jak wiecie, wiór na głowie. Kąpałam się, suszyłam włosy na słońcu, w ogóle nie stosowałam jakiejkolwiek takiej pielęgnacji bardzo odżywczej, więc no to dało w kości moim włosom, szczególnie właśnie po długości, jeżeli chodzi o końcówki i tak dalej, to już, słuchajcie, wiecie i znacie tą historię. Natomiast ja po ciąży, jak mi bardzo dużo włosów wypadło, to zaczęłam stosować sobie Kamienomoto i to jest, słuchajcie, odżywka kondycjonująca skórę głowy. To jest, słuchajcie, produkt, który ma wam przede wszystkim wzmocnić skalp, ale uwaga, też zapobiec przetłuszczaniu się, więc to jest bardzo ważne i słuchajcie, ja uważam, że jeżeli miałabym jakiekolwiek problemy, słuchajcie, ze skórą głowy, to w pierwszej kolejności zawsze bym sięgnęła po produkty Kamienomoto. To są produkty, które kondycjonują, które wzmacniają i które zapobiegają przetłuszczaniu się, więc po prostu umasowujecie na 2-3 minutki. Następnie ja stosuję w pierwszym myciu zawsze szampon Kamienomoto. On się w ogóle pięknie pieni, nie będziecie miała absolutnie z tym problemu, jest bardzo gęsty, odżywczy. Uznałabym, że to też jest koncentrat, bo taką ma też konsystencję, więc wymaga dużo wody. I faktycznie on się później spienia i ja myję sobie włosy tym szamponem, trzymam dosłownie 2 minutki, masuję sobie skórę głowy, żeby faktycznie on podziałał na cebulki przez skórę głowy, żeby dobrze umył mi przede wszystkim tą powierzchnię, więc to jest dla mnie bardzo ważne. I słuchajcie, już mam go, nie wiem, 3 miesiące, a jestem praktycznie w połowie pakowania, więc to jest taka półroczna kuracja, bym powiedziała. Bardzo fajna inwestycja, więc możecie po prostu, jeżeli macie problem z przetłuszczającą się skórą głowy, z łupierzem, z nawracającym na przykład takim uczuciem swędzenia, pieczenia skóry głowy, to są produkty calmingowe, to są produkty wzmacniające skórę głowy. Więc ja, słuchajcie, zawsze sobie przelewam do buteleczek, no bo wiadomo, że bez sensu jest targać na, nie wiem, 3-4 mycia te produkty, a możecie po prostu sobie przelać, więc ja tak robiłam na wakacjach. No i zawsze u mnie, i zobaczcie, ja już też mam 3 miesiące, jestem, słuchajcie, przy końcówce, tak naprawdę no, 1/6 mi została produktu i to jest Trigger, to jest, słuchajcie, produkt, który bardzo często jest stosowany u osób powyżej 50 roku życia, kiedy ta skóra głowy jest bardzo słaba, bo też o tym nie mówi się, ale skóra głowy też się starzeje. To jest tak naprawdę kontynuacja skóry twarzy, więc ona zaczyna być wiotka, więc powinniśmy robić sobie masaże skóry głowy, wcierki stosować, żeby pobudzać tą skórę, żeby ją przede wszystkim dobrze ukrwić. I wtedy ta cebulka nie robi się taka wiotka i nie puszcza tych włosów. To o to chodzi. I tak jak rozmawiałam z Kariną, że śmiejemy się z tych hełmów z czerwonym światłem, z tymi masażerami, to wcale nie jest głupie. Bo słuchajcie, to jest bardzo ważne i kluczowe dla naszej skóry głowy, żeby ją wzmacniać. No, masujemy skórę twarzy, chodzimy na zabiegi, chodzimy na masaże, chociażby Kobido. Więc w tym momencie, jeżeli nie dbamy o skórę głowy, no to ona się starzeje i słuchajcie, to samo się dzieje z naszą skórą ciała, jak i twarzy, więc to jest bardzo ważne. Chciałam wam o tym też powiedzieć, bo mówię, może nie śmiesznie wyglądają te hełmy, ale powiem wam szczerze, że to jest naprawdę niegłupi pomysł, żeby coś takiego mieć. Muszę zobaczyć, czy marka Medivon nie ma przypadkiem czegoś takiego, bo widziałam, że Krzyś był ostatnio na targach i przymierzał. Więc może w końcu wprowadzi po prostu do swojego sklepu, bo zakładając to, stymulujecie przede wszystkim skórę głowy czerwonym światłem i to samo, dziewczyny, robimy przecież nakładając maski LED-owe. O, chociażby tą, którą ja, słuchajcie, tutaj mam z Cure & Beauty, ale będzie też z Beautyfly, także spokojnie.
ja tutaj, słuchajcie, pilnuję tego, żeby dać Wam znać na bieżąco, jak się pojawi. Więc słuchajcie, u mnie Kaminamoto to są produkty takie must have do skóry głowy, bardzo Wam polecam. I na przykład Dorotka z Żywi do Piękna jest absolutnie zachwycona, dostaje mnóstwo, słuchajcie, mnóstwo ostatnio komplementu na temat włosów i zawsze chwali właśnie dwie marki, Kaminamoto i Oribe. Więc ja Wam pokażę takie trzy moje kluczowe kosmetyki z Oribe, które myślę, że warto mieć, które warto sobie potestować, żeby faktycznie odczuć tą różnicę, jeżeli chodzi o świeżość włosów, no i przede wszystkim o ich odżywienie. Na wakacjach posypało się dużo pytań właśnie o produkty Oribe, zwłaszcza o Mistify. To jest mgiełka, którą ja Wam mówiłam, że już od drugiego wyjazdu do Turcji, czyli od października zeszłego roku, ja mam zawsze na każdym wyjeździe z sobą. O ile jest bardzo dużo słońca, ale muszę Wam powiedzieć, że faktycznie bardzo ładnie zmiękcza włosy. Ja to też odczułam na tym wyjeździe w Grecji, bo cały czas pryskałam sobie włosy tym sprayem. Nawet jak mi się zmoczyły włosy na przykład na basenie, albo co gorsze, w słonej wodzie, to od razu sobie, słuchajcie, pryskałam na włosy właśnie Mistify i on w ogóle chroni nawet przed wyjściem, jak słuchajcie, jesteście teraz, nie wiem, na placu zabaw, gdzieś tam na jakąś macie taki trip rowerowy, to spryskajcie sobie po pierwsze skórę głowy, ale też włosy po długości, bo one Wam przepięknie wyschną, będą mięciutkie, będą takie fajne, elastyczne, błyszczące i nawet jak macie włosy właśnie takie mokre od wody basenowej czy takiej z morza, to po prostu sobie wgniecie właśnie ten produkt, no wiadomo, że Wam się wysuszą na słońcu, przecież nie będziecie latały suszarką i po prostu wracały do pokoju, żeby wysuszyć te włosy albo co najgorsze umyć i później znowu wpadniecie do basenu i tak dalej, ja już to przerabiałam, więc nie ma sensu, po prostu jak wracam z plaży, to po prostu moje włosy za każdym razem. O ile zmoczę, no bo jak nie, to nie. Więc Mistify to jest, słuchajcie, naprawdę bardzo fajny produkt. I ja, słuchajcie, w momencie, kiedy... I to też sobie przetestowałam, bo Karinka mi, słuchajcie, dała takie... Zawsze takie mam takie wyjazdowe sample. To też Wam pokażę, jak będę w Masterpiece, bo można sobie zamówić miniaturki. To, słuchajcie, to jest to Hair Alchemy i to jest Treatment Serum. I ja, słuchajcie, znalazłam na nie fantastyczny patent, bo możecie je wgnieść na przykład sobie wieczorem, dzień wcześniej, żeby wzmocnić po prostu te włosy. To jest takie serum też, które od razu Wam wysycha, więc w momencie, jak rozprowadzicie po włosach, które są na początku mokre, to dosłownie ze 2-3 minutki to serum wysycha i jesteście gotowe do wyjścia, możecie sobie pięknie jeszcze odświeżyć tą fryzurę, przyciągnąć szczotką, więc to jest naprawdę super rozwiązanie, więc to jest, słuchajcie, o, dokładnie ten produkt, możecie sobie zrobić screena i po prostu albo zamówić sobie online, na przykład jest na PL, albo stacjonarnie, słuchajcie, jest w Masterpiece, jak jest. I ostatni produkt, który Wam bardzo polecam i to też doceniłam niejednokrotnie właśnie wychodząc z domu i nawet Dorotka, jak jest w Masterpiece i ma na przykład robioną fryzurę, ma też robioną odrost, tą farbę, to Marcel jej zawsze pryska włosy właśnie tym sprayem teksturyzującym i to jest taki produkt, że jak umyjecie na świeżo skórę głowy, ogólnie włosy, to później przy skórze głowy sobie po prostu pryskacie zaraz po umyciu, wmasowujecie i po prostu jeszcze sobie przeciągacie szczotką, to już jest po wysuszeniu produkt, dodam, żebyście nie stosowały na mokre włosy i wtedy to nawet Dorota właśnie mówiła, że ma takie włosy przez 2-3 dni, takie świeże, w ogóle jak wzruszy sobie skórę głowy, to te włosy się same układają, więc spray teksturyzujący jest moim zdaniem najfajniejszym produktem Oribe, który da Wam taką świeżość i też utrzyma właśnie tą świeżość dzięki produktom, które nakładacie wcześniej, więc to jest naprawdę super sprawa. Także dziewczyno, no to jest generalnie tyle, jeżeli chodzi o takie moje must have na wyjazdach. Ja zawsze, jeżeli chodzi o spray teksturyzujący, to po prostu mam dużą butlę w domu i miniaturkę na wyjazdach. To samo się dzieje z serum, jakieś takie próbki zawsze mam. Albo możecie, jak nie macie dostępu do takich właśnie miniaturek, po prostu sobie przelać z dużego opakowania i to Wam polecam, bo to się po prostu najbardziej opłaca. To samo się dzieje z Mistify. Możecie sobie dosłownie przelać do na przykład mniejszego opakowania takiego z Rossmana ze sprayem i po prostu go mieć zawsze ze sobą. To nawet Wam zajmie mniej miejsca niż chociażby to mniejsze opakowanie, więc spokojnie, są też fajne rozwiązania takie wyjazdowe, więc mam nadzieję, że skorzystacie. Zaczynamy walkę z czasem, udało się. O Boże, nie no, czad. Lecę na pilates, lecę na zajęcia. Szybko. Swoją drogą to takie zawsze motywujące być wiecznie w niedoczasie. Dawaj, nie ma czasu na pajączki dzisiaj. Zawsze to śniadanko ustawcie mnie motywuje, żeby docisnąć. Ale powiem Wam, że... włosy cudne. W ogóle brakowało mi mojej takiej suszarko-lokówki. W Grecji to tylko wzięłam, słuchajcie, Beautyflya. Ale teraz, jak słuchajcie, się hery ogarnęło, to i pięknie wyglądają. Ja, słuchajcie, tą Kaminamoto zawsze biorę
sobie w tych właśnie malutkich opakowaniach, tak jak Wam mówiłam, i powiem Wam, że to zdaje egzamin, bo jak na przykład włosy mi się przetłuszczają i wiecznie, słuchajcie, gorąco, te włosy się lepią po prostu do głowy, a to później sobie biorę taki zimny prysznic, zmasowuję skórę głowy, no jest po prostu rewelacyjne odświeżenie. Także zawsze Wam polecam na patencie brać po prostu w tych mniejszych opakowaniach, nie musicie brać cały butelek. A później się mnie pytacie, bo Boże, Magda, tyle tego wzięłaś, a się udaje po prostu w mniejszych opakowaniach. Koreczki, o tej porze, słuchajcie, norma. Lecę do dziewczyn zrobić odrost, ale zobaczcie, jak włosy na drugi dzień są fajnie uniesione od nasady. Naprawdę rewelacja to wygląda, więc ja generalnie muszę Wam powiedzieć, że bardzo lubię produkty, które unoszą właśnie włosy od nasady, ale też przedłużają świeżość. Także ruszam się jak ślimak dzisiaj, naprawdę. A zawsze jak chcę być na czas, no to nie da. Ale dziewczyny są przyzwyczajone, że tak z 15 po to jestem. Jest przepiękna pogoda, słuchajcie, w Łodzi zawitało słoneczko, dzisiaj jest też piknik, więc super. No babeczki na Tanzanii, także mam nadzieję, że dzieciaki się ucieszą. Tak jak mówię, ja bardziej sprzedażowo dzisiaj działam. Ja dzisiaj będę sprzedawać te wypieki, także mam nadzieję, że zrobimy kupę kasy, bo wiecie, że ja jestem jak ryba w wodzie, jak pracuję w sprzedaży, także nawet słuchajcie, na pikniku mogę się wyżyć. Ale powiem Wam, że jak ja pracowałam ogólnie, czy ja w jakichś sklepach, czy w sprzedaży, to ja bardzo lubiłam w ogóle rozmawiać z klientami. Zawsze mnie to tak motywowało, żeby im też dobrze doradzić, także gdzieś tam takie doświadczenie na różnych płaszczyznach, czy chociażby kończąc filologię polską i tak się rozgadając na tych wszystkich promocjach jako nastolatka, bardzo mi chyba w życiu pomogło i uważam, że każdy etap nas czegoś uczy, doświadcza, więc to jest naprawdę super. Także tym bardziej się cieszę, że mogę Wam czasami tak z doświadczenia coś podpowiedzieć, bo niejednokrotnie, jak Wam powiedziałam, że przełamałam taką swoją strefę komfortu i zaczęłam w banku pracować, naprawdę z takimi dużymi klientami, gdzie nie miałam pojęcia totalnie o bankowości, a wiecie, wielomilionowe robiliśmy transakcje faktoringowe, leasingowe, kredytowe, jeszcze słuchajcie, jako pierwsza w Polsce zabezpieczałam na kontraktach, gdzie to była innowacja i ja uwierzyłam w klienta i ponad 10 milionów mu podniosłam obrotu, no to powiem Wam szczerze, że nikt tego nie robił. Także naprawdę uwierzcie mi, że jesteście w dobrych rękach pod kątem jakby prowadzenia, często w kontekście pielęgnacji, też wyborów, bo dostałam, słuchajcie, też ostatnio taki komentarz, że raz jem tak, raz jem tak. Słuchajcie, no też uczymy się swojego ciała. Ja jestem kobietą świadomą, kobietą, która się zmienia, która przyszła z etapu ciąży, po ciąży i też teraz jakby utrzymuje tą sylwetkę. Więc nie ma też, słuchajcie, co się przyczepię, że 10 lat mam być na diecie ketogenicznej, bo dieta ketogeniczna mnie bardzo dużo nauczyła, słuchajcie, bardzo dużo. Tego naprawdę nie da się zliczyć, ile rzeczy wprowadziłam dzięki diecie ketogenicznej, dzięki kontaktom z osobami, które chociażby w świecie dietetycznym bardzo dużo też wprowadzają zmian w wielu ludzi, słuchajcie, którzy ich obserwują. Także to nie jest też tak, że jak rozpoczynacie dietę keto, ja się nauczyłam po prostu redukcji węglowodanów, nauczyłam się w ogóle, gdzie się znajdują węglowodany, jak bilansować makro, no to słuchajcie, to jest naprawdę bardzo ważne. Więc uczmy się tego i nigdy nie egzekwujmy, słuchajcie, od kogoś, żeby tkwił w tym samym momencie życiowym długo. Człowiek musi się zmienić, człowiek musi się bodźcować, także tego Wam... No, henny zrobione, w końcu mogę się jak człowiek pokazać, proszę bardzo. Łapania do kadru, naprawdę. Także nie byłam ja. Proszę do pani Asi się zapisywać na te piękne włosy. I powiedziała, że w ogóle miałam włosy chlorowane, a ja raz podam do basenu, słuchajcie, wszystko się wydało. Raz wystarczy, raz czuć Asi. Bardzo to wytnij, proszę. To nie może to wyśleć na ten. Ja w ogóle nie zajarzyłam, co ty robisz, więc myślę, że to będzie dobrze odebrane. Ja w ogóle nie zauważyłam, że nagrywasz. Także bardzo dziękuję za ten za dużą deskę, jak zawsze energii, tak? Wszystko tutaj w masterpiece. Musimy jeszcze raz tu nagrać. Asia! Tak, to jestem. Zobaczcie, jaki ładny kolor miasieńka zbudowała. Włoski zrobione. W ogóle Wam bardzo dziękuję za tego vloga, że byłyście ze mną na tym odgruzowywaniu się, bo nazwałabym ten vlog odgruzowywanie się. Ale słuchajcie, Asia wyczaiła, że mam, że tak powiem, włosy po wpadce do basenu, bo słuchajcie, nieraz
miałam tak, że kok mi się zamoczył, no i jednocześnie włosy po długości, więc tym maksymistą, słuchajcie, sobie, nie maksymistą, tylko mistyfają sobie właśnie pryskałam. Swoją drogą te dziewczyny mnie tutaj zaopatrzyły, bo zawsze możecie sobie też, właśnie o tym wam mówiłam, o miniaturce Goldlasta. To jest, to nawet nie jest Goldlast, tylko słuchajcie, Dry Texturizing Spray. To jest właśnie coś, co, czym Asia mi pryska właśnie włosy zawsze. I ja w domu to mam, no to wam pokazywałam, więc to jest miniaturka. I właśnie Asia tak patrzy, mówi, że mam takie zieloną, taką zieloną poświatę właśnie od chloru. A też często jest też tak, że jak farbujecie włosy, to te dziewczyny nie zalecają, a wręcz jakby odradzają pójście na basen przez kilka dni kolejnych, żeby te włosy nie złapały takiego właśnie zielonego koloru. Pamiętajcie o tym. Także bardzo wam dziękuję za tego vloga, to był taki vlog odgruzowujący się, więc że tak powiem, u Dorotki i u dziewczyn zawsze, zawsze to można zrobić, także wam bardzo polecam, jak jesteście z Łodzi, albo właśnie chcecie zmienić fryzjera, czy też gabinet, no to macie fajną polecajkę. Także buziaczki, trzymajcie się. Cześć. Myślałam, że kiedyś moja garderoba będzie nie do odgruzowania, ale ona wygląda naprawdę elegancko. W porównaniu, słuchajcie, aktualnie z całym domem. Bo słuchajcie, mam zakupy, walizki, więc dzisiaj tak totalnie w biegu, jeszcze właśnie byłam u Dorotki na tym słynnym zabiegu, słuchajcie, z workiem. Często się mi pytacie właśnie, jak ten zabieg działa. To jest przede wszystkim rozgrzanie skóry, też działanie mocno ujędrniająco, więc faktycznie na początku sobie zrobiłyśmy rozbijanie, a później peeling całego ciała, bo to jest też tak, że jak na przykład sobie zaplanujecie dwa zabiegi w tygodniu, jak jesteście przed wylotem, to peeling robicie raz, a później za jakiś czas, za któryś tam kolejny zabieg z kolei, bo musicie sobie robić takie zabiegi nawet dwa razy w tygodniu. No i później wchodzicie do woreczka. Jest 40 minut gorąca, naprawdę czuć takie grzanie. No i słuchajcie, później jakby nie możecie tego spłukiwać przez 24 godziny, także to też jest, słuchajcie, wyzwanie, bo to się nawet nie klei, ale to jest takie no, odczuwalne na skórze, czujecie takie ujędrnienie. Także słuchajcie, jeżeli chodzi o brzuszek, no to przepięknie, słuchajcie, w ogóle mi się wyrzeźbił po wyjeździe, naprawdę, no jakby ja czuję zmianę i ja nie wiem dlaczego, czy ja jadłam więcej po prostu, czy jakoś więcej mięsa jadłam, słuchajcie, nie wiem, bo ja w ogóle też, to na pewno zobaczycie w vlogach, ja w ogóle zaczynałam od sałatek i uwaga, to nie będzie bez pokrycia, słuchajcie, kupiłam czerwoną kapustę, białą i robię sobie sałatki takie jak w Grecji. Także gdzieś tam sobie taki model żywienia trochę zmieniam i zaczynam właśnie na przykład śniadanie od takiej sałatki. Później jem dwa jajka i plaster takiej fety. I słuchajcie, to mi wystarcza. Później jem jakiś taki lunch, no i wtedy wieczorkiem jakieś mięsko. Dzisiaj na przykład zjadam kilka kawałków śledzia. Natan mi ugotował wcześniej ryż, żebym miała na zimno. Bo ja w ogóle, jeżeli chodzi o ryż, makaron i ziemniaki, to jeżeli już w ogóle jem, to jem na zimno. Co ja tam jeszcze miałam? A, no i łyżka, tak jak jadłam na wakacjach, łyżka takiego, takie dwie łyżki jogurtu greckiego też sobie kupiłam. Także zobaczymy, przetestuję sobie to, słuchajcie, w Polsce. Tam też, słuchajcie, było dużo słońca, też dużo pływałam, miałam 4 treningi w tygodniu, więc dużo tej, słuchajcie, aktywności, ale miałam na pewno mniej niż tutaj. Także czasami to jest też tak, że przekłada się to na jak macie nieprzeładowaną aktywność i macie względny jadłospis pod to, to też jest, słuchajcie, fajnie, bo ciało się rzeźbi, ciało korzysta z tego. A czasami jak jest za mała na przykład podaż kaloryczna, a zbyt dużo treningów i tak podejrzewam, że u mnie troszkę tak wyglądało, to czasami mam wrażenie, że ten organizm nie ma skąd czerpać. Także to też pamiętajcie, żeby wziąć pod uwagę, że nie jemy zbyt mało, nie narzucamy sobie dużej aktywności, więc ja teraz tak zauważyłam, że miałam tak idealnie. Więc tak próbuję sobie to przełożyć na taki model tutaj w Polsce. No ale tak jak mówię, naprawdę fajne efekty. Kupiłam też kreatynę, ale słuchajcie, jabłczan. Bo po niej się nie puchnie, nie łapie się tak wody. I przed treningiem sobie będę po prostu, żeby więcej na przykład powtórzeń sobie zrobić, to trochę podkręcę sobie działanie tych treningów. Przez miesiąc testowała, później się robi miesiąc przerwy i robi się taką rotację. Także dajcie znać, czy już testowało się takie, bo też mocno to konsultowałam z Atanem. Zobaczymy.
No, więc słuchajcie, jutro idę na włosy, robimy odros, to też Wam pokażę i w ogóle przy okazji pokażę Wam, jak te włosy wyglądają na drugi dzień. Bo to też jest ważne, jak słuchajcie, trzymają świeżość po tej odżywce i po moim oczywiście sprayu teksturyzującym, także nawet dzisiaj rozmawiałam z Dorotką, że faktycznie jak ktoś tam się jej pyta, bo ostatnio miała bardzo dużo w ogóle komplementów na temat włosów, to właśnie opowiada o Kaminamoto, o Oribe, że to tak naprawdę fajnie z tobą działa, więc myślę, że takie polecenia, jakie są na wagę słowa.